Witam, zapraszam na porównanie centrownic Bikehand YC512 i najnowszego Parktoola TS2-3. Obie centrownice przychodzą zapakowane w solidne kartony o podobnych wymiarach. Po złożeniu okazuje się, że mają też bardzo zbliżoną konstrukcję i rozmiary. Do Bikehanda dostaniesz króciutką instrukcję, zestaw kluczy imbusowych, pokrętła oraz nóżki i śrubki montażowe. W dużo lepiej zabezpieczonym Parktoolu znajdziesz oddzielnie zapakowane wymienne końcówki, przykręcane adaptery do sztywnych osi, pokrętła, bezcenną naklejkę i bardzo obszerną instrukcję obsługi. Nie będę zanudzał ich szczegółowym opisem, od razu przejdę do plusów i minusów, które odkryłem. Pierwszą zaletą Bikehanda są dołączone przykręcane na 4 śrubki nóżki, dzięki nim centrownica sama stoi. Parktool wymaga do kupienia dość drogiej, wielkiej, plastikowej podstawy lub dorobienia innej na wymiar. A tutaj taki mój wynalazek. Stworzyłem hybrydę. Oto centrownica Parkhand. Niezaprzeczalną zaletą Parktoola jest jego zakres regulacji. Pomieści piasto rozstawie ponad 200 mm oraz da się na nim centrować koła bez konieczności ściągania opony. Do Bikehanda wsadzimy maksymalnie piasty Boost 148 i to na wcisk. Nie ma też co marzyć o prostowaniu kół z oponami. Obie centrownice są pomalowane proszkowo. Parktool oczywiście musiał być niebieski, więc żeby lepiej widzieć krawędzie obręczy, od wewnętrznej strony regulowanego ramienia umieszczono białą naklejkę, która już ma bąbelki. Moim zdaniem Bikehand poszedł lepszą drogą i pomalował całe ramię na biało. Chyba wiadomo, która metoda wytrzyma dłużej. Do tej najnowszej wersji Parktoola dostałem specjalne adaptery pod piasty na sztywne osie. Oczywiście zamiast nich można użyć zwykłej ośki, na której kręci się koło. Nowością jest też pokrętło z szybką możliwością regulacji, no ale to tylko taki bajer. Obie centrownice wykonane są bardzo dobrze, nie ma się tu do czego przyczepić i na pewno będą działały bardzo długo, ale mocną stroną amerykańskiej firmy jest to, że części do swoich narzędzi mają zawsze dostępne, więc jak zechce za 20 lat odnowić swoją centrownicę, nie będzie z tym problemu. Dodam też, że obie wymagały drobnej kalibracji już po wyjęciu z kartonu. Z denerwujących szczegółów to w Parktoolu nie podobały mi się jeszcze wystające końce sprężyn. W dużo tańszym Bikehandzie takiego problemu nie było. A skoro już o pieniądzach mowa, to Bikehand kosztuje około 600-700 zł. Żeby kupić Parktoola, pomnóż to razy 3. Podsumowując, moim zdaniem wygląda to tak. Na plus dla Bikehanda: cena, jakość wykonania i to, że sama stoi. Na minus: problem z szerszymi piastami i brak możliwości centrowania z założoną oponą. Zaletami Parktoola są możliwość naprawy i wycentrowania każdego koła nawet z oponą, adaptery i wymienne końcówki. Za wadę uznam wysoką cenę, brak podstawy, tą tanią naklejkę i odstające sprężyny. Przy takiej cenie mam naprawdę wysokie oczekiwania. Co będzie dla Ciebie lepsze, musisz wybrać sam. Ja zostawiłem sobie Parktoola i nie żałuję.
Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!